Przykro mi, Neil. Naprawdę myślałam, że szansa jest spora. Co? Boże, tak. Ja pierwszy raz od dawna jestem za nim. Pułapki? Poważnie, Ewa? Próbuję tylko kupić trochę czasu. Wow, fajnie, że mi o tym mówisz. Ej. O. Ej. Dobra. Neil, ja wyjątkowo w ciebie wierzę, więc tego nie spierdziel. Całkiem drogim sprzętem we mnie rzucasz. Poważnie, po prostu stój i czekaj, aż skończę. Odpieprz się. Tego nikt się nie spodziewał, nie? Dobra, to gdzie my mamy jej szukać? Posłuchaj, nie zmuszaj mnie, bym stąd wyszedł i cię odłączył. Naprawdę zaryzykowałbyś, że jego wspomnienia pozostaną zniekształcone jak teraz? Przestań próbować, proszę. To nie potrwa długo. Ach, znowu to samo. Albo chodź, znajdź mnie na końcu korytarza. W którym końcu? Niech to szlak. No chyba jaja sobie robisz. Czy to dla ciebie zabawa, Iwa? O rany, to nie są zwykłe zombiewy. To są zombiewy! Najgłupsza rzecz, jaką powiedziałeś. Aż nie. Nie, nie zbliżajcie się, jestem uzbrojony. Co? Czy my... A, co jest? Dobra, spadamy stąd. Nie, 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 nie. Niech to tak. Aha, czyli my nie idziemy. Dobra. O, jednak się do czegoś przydają. Dobra. Okej, się porobiło. Mam palmy i nie zawaham się ich użyć. Teraz ja się kręcę w kółko, prawda? Co jest? O ty cholero! Ja się kręcę w kółko. Ten korytarz to pętla. Dobra. Ach, szanić to. Serio? Co to? No właśnie. Myślałam, że to zrobię specjalnie. To jest właściwy korytarz. Ewa? Co się stało? Ewa? No leć, leć, leć. Co jeszcze? Miliardy latarni morskich, tkwiące na odległym skraju nieba. Teraz cała konstrukcja się pomieszała. Dobra. Tylko gdzie idziemy? W tym korytarza? To jest wszystko nie... Nie tak. Posłuchaj, to było dawno temu. Nie podałeś daty ani godziny, Johnny. On się nie pojawił na kolejnym festynie. Okej, bo wtedy pewnie doszło do wypadku, ale... Hej, Neil. Morfeusz? Co? Tu Ewa, ty idioto! Co ty nie powiesz? Tylko my tu jesteśmy. Słuchaj, cokolwiek robisz, przestań. Możemy nie wiedzieć, czego chce Johnny, ale wiemy na pewno, czego nie chce. A czego nie chce, to dokładnie to, co starasz się osiągnąć. Już za późno, Neil. To się
ty zrobiła? Może teraz wyjdziesz, co? Ja chcę ufać Ewie, ale... Coś ty zrobiła. Co jej zrobiłaś? Spokojnie. Po prostu przeniosłem ją gdzie indziej. Wiesz co? Odebranie mi kontroli dla żartu, żebym najadł się oliwek, to jedno. Ale teraz mocno przekraczasz linię. Przykro mi? Ale nie posuniemy się daleko, po prostu w kółko resetując pamięć. W tej chwili to nasze jedyne wyjście. Chcę tylko, żebyś mi zaufał. Więc proszę, uspokój się i poczekaj tutaj. W takim razie pociągnij wreszcie za spust, dokąd się wybierasz. Jest jeszcze jedna mała sprawa, którą muszę załatwić. Pozerka, nie ma potrzeby wizualizowania drzwi. Dlaczego tak dramatyzujesz, Neil? Czemu walczysz tak zaciekle dla tego? Zapomnij, nie ma czasu. Wszystko będzie dobrze, stary. Tylko się odwróć. Dobra, w porządku. Hej, co ty ro... Cicho. Cześć. O nie. Przykro mi, dzieciaku. Zaczęło się. Oj, Ewa. Chodźmy, zajmą nam wszystkie dobre stoliki. One są takie same, ach. Nie, Joey ma rację. Te przy kuchni lepiej pachną. Dokładnie. I wystarczą dwa kroki po dokładkę oliwek. Joey? Fuj, oliwki! Joey? Ocalenie go nie usprawiedliwia tego wszystkiego. Może zawsze znaleźć inną River Neil. Ale brata ma tylko jednego. Chodźmy, stoimy w przejściu. O, mam takie mieszane uczucia do tego, co ona zrobiła. No i mamy to. Tylko jakim kosztem?
Mam flashbacki z Midnight Train. Muzyka robi robotę, więc... No dobra. Naprawdę mu się udało. Ciekawe. Tak cię to zaskoczyło? A co się stało z twoim zawsze osiągamy sukces, ponieważ jesteśmy genialni? To nie jest sukces. Och, rozchmurz się, jesteśmy w lasa! Nie zostało nam wiele czasu, chodźmy chociaż się rozejrzeć. Szczerze wątpię, by tak wyglądało NASA i żeby dostanie się tu było takie proste. Nie, nie wiem, po prostu... Proszę tu poczekać, zaraz ktoś przyjdzie i pana oprowadzi. Jakim kosztem? Na Księżyc. Historia nieudacznika, który chciał zostać astronautą. Powierzył Wadesa. Nie mogę uwierzyć, że ten chłam się sprzedał. To nie jest prawdziwy świat, Neil. Na szczęście, ale... A niech to. Naprawdę lubi ten plecak. Ja naprawdę wątpię, żeby to działało w ten sposób. Zresztą... A niech to. Prawdziwy czy nie? Wsunęliście mu pół życia. Znaczy, Ewa to zrobiła. Dobra. Czy tylko mnie się wydaje, że ta winda jest mniejsza w środku? To jest nawiązanie do doktora Hu. Tylko tamta budka telefoniczna jest większa w środku. Ale tak, tak, to cenię. Lećmy po kolei. Dobra, tu są. Ale chyba czuję się dokładnie tak samo jak Neil w tym momencie. Taki sukces. Nie sukces. Otor centrum. W tej chwili niewiele się tu dzieje, ale pewnego dnia zobaczysz się w akcji. Trochę się spodziewałem zobaczyć Zordona na tym ekranie. Tu nie ma... co? Chodźmy. Okej. Okay. Lecimy dalej. A więc, jak myślisz, czy lądowanie na Księżycu z poprzedniego wieku było... Przestań, Neil.
Nawet nie kończ pytania. Się dziwię, że on z tobą jeszcze rozmawia. Twoje akta są doskonałe, ale będziemy musieli poprzeglądać się dokładnie kolejnym wynikom w nadchodzących sesjach. No tak. Możesz iść. Czekają na ciebie w tamtym pomieszczeniu. W tym tu? Aha. A tu mamy wirówkę przeciążeniową. Jeśli będziesz miał szczęście, pewnego dnia nauczysz się jej nienawidzić. Tu też nie? O czym ty mówisz? Chodź, nie zostało nam wiele czasu. Ewa? Ale dobrze, dobrze. Nie uprzedzajmy. Po prostu chodźmy dalej. Mam nadzieję, że prawdziwa NASA ma większe windy. Z pewnością. Ale twórcy całkiem ładnie wybrnęli. Bo tu faktycznie nie muszą wiedzieć, jak wygląda NASA. Prom nadal znajduje się w fazie przygotowań. Na razie możemy oglądać go tylko stąd. O, niedobrze. Może pominęliśmy jakieś miejsce? Musisz popracować nad umiejętnościami komunikacji. To straszne, się zgadzam. Wow! Aha. Wiesz, co jest najlepsze? Co? Sam czubek i dół promu. Ej! Muszę się zgodzić. Ej! Och, jak mi żal wszystkich, którzy nie mogą zobaczyć tych konkretnych części. Istotnie, zwłaszcza nosy na czubku. Kiedy skończą się przygotowania, pewnie nie będzie już wyglądał tak samo. Tak, teraz jest jedyna okazja. Wy cholery jedne! Chodźmy stąd. Ja nie wiem, jak wy, ale jestem obrażona. No dobra, tak będzie teraz. Brakuje nam jednego wspomnienia. A tu? Ciekawe, czy prawdziwe NASA tak wygląda. Nie sądzę, w końcu ta została stworzona na podstawie wyobrażeń John'ego. A, tak. Cała encyklopedia faktów wymieszana z bajkami powstały mi z głowy. Dziwne uczucie słyszeć śpiew ptaków, ale żadnego nie widzieć. Przykro mi, Neil. Naprawdę myślałam, że szansa jest spora. Co? A tutaj robimy sobie przerwy. To Dawid, jest specjalistą misji. Miło mi? Przynajmniej dostał się do NASA. To już coś. Myślisz, że dotarł do końca? Nawet jeśli, to potrzeba więcej niż kilku lat, by zostać astronautą. W takim razie chodźmy znaleźć ostatnie ogniwo. Nie chciałbym przeoczyć finału. Co się dzieje? Skończył nam się czas? Nie, nie wiem. Jest. A, oto nasz kolejny rekrut. River, zgadza się? Dobrze mieć cię na pokładzie. Cześć, jestem John. Już myślałam, że... Cholera, Ewa! Przecież ty ją usunęłaś! Nie, mówiłam ci, tylko ją przeniosłam. Jednak co zrobi ze swoim życiem, nadal zależy od niej.
Ale ten świat oparty jest na publicznych danych oraz tym, w co wierzy sam Johnny. A skoro dane River jako jednostki nie są zawarte w publicznej domenie, to wszystko pochodzi od Johnny'ego. Ale nawet w takim wypadku to jedynie zwiększa szanse powodzenia. Skąd miałaś pewność, że to się uda? Nie miałam. Wiesz, że mogłoby być z nimi krucho, nie? Ty nigdy nie lubiłeś ryzyka, Neil. Powiedzmy po prostu, że tę rundę wygrałam. Nadal mamy dwa wolne hełmy, zgadza się? Myślę, że Johnemu przydałoby się odrobinę towarzystwa. Nie wiem jak wy, ja wciąż czuję ulgę. I ta melodia. Napisał ją sam, jak słyszałem. Trochę monotonna, gdyby mnie ktoś pytał. Jak się nazywa? Na księżyc. Podoba mi się ten tytuł. Oni też? Ach, tu jesteście. Powinniście trochę odpocząć. Jutro wielki dzień. Lecimy na księżyc? Okej. Czy ja mam jakieś konkretne miejsce? Halo? Tam jest rakieta. Halo? Też chcę być astronautą, tato. Pewnego dnia, synku. Może nim zostaniesz? Ech. Oby to nie był wasz klient kolejny. Jest. Są rodzice? Znaczy... przyjaciele, przepraszam. Spodziewałeś się tego? Ha, a ty? Nie. Z jej stanem nie wierzyłem, że jej się powiedzie. Ale wygląda na to, że się myliłam. Nie wierzyłam, przepraszam Izabel. I bardzo dobrze się myliłaś, prawda? Tak, jestem naprawdę szczęśliwa. Wiesz, to mój brat, tam w promie kosmicznym. Wow! Dokładnie. Napisałem kiedyś o tym książkę. Z o wiele mniej optymistycznym zakończeniem. Może rzeczywiście powinienem je zmienić. O, są i oni. Wie pan, było ostatniej nocy kilka takich chwil, kiedy myślałem, że go straciliśmy. Myślę, że świadomie trzymał się, czekając na was. Wobec tego musi być raczej cierpliwy. Mam tylko nadzieję, że warto było czekać. Proszę iść, pańska koleżanka czeka. Hej, doktor Watts, prawda? Dziękuję, że nas tu zabraliście. Tak, to był pomysł Ewy.
Dowiedzieliście się, dlaczego chciał polecieć na Księżyc? Pewnie. Więc, co się tu działo? Powiedzmy po prostu, że wszystko jakoś samo się poukładało. Dobra, czyli możemy do niej dołączyć. Pomyślałam, że to może być niezły widok. Wystarczająco niezły, by odciąć ruch uliczny, co? Pewnie, nawet gdyby był prawdziwy. Cóż, to koniec. Cała nasza praca. Możemy zaczynać? Tak. Właśnie tu. A czemu? Czemu nie? Chcesz po prostu znowu zepchnąć mnie na dół, co nie? Możliwe. Ale ten widok jest wart ryzyka. Chodź. W ostatniej chwili, co? Jak się odsunął, ej! Skończyli dom. Mam ciarki. Zeszło mi o wiele za długo. No ale kończymy dzisiaj ta seria. Co ja mogę powiedzieć? Ta gra była piękna, po prostu.
Zresztą to dopiero pierwsza z tej serii. Historia, muzyka, te postacie, problemy, które poruszała. Nie będę ukrywać, troszkę męczyłam się z tym tytułem, nie dlatego, że coś jest z nim nie tak, po prostu jest tutaj bardzo mało gameplayu, dużo czytania. Ale jak sam opis wskazywał, jest to doświadczenie i mam nadzieję, że bawiliście się przy tym doświadczeniu równie dobrze co ja. Na pewno ruszę kolejne tytuły tego twórcy w najbliższym czasie, chociaż to nie jestem w stanie sprecyzować, kiedy tak naprawdę. Zwłaszcza, że no te gry trzeba mieć na nie nastrój. Mnie brakuje teraz gameplayu, najlepiej jakiegoś horroru. Więc chętnie ruszę jakiś pikselowy horrorek w najbliższym czasie. Chciałabym też wrócić do Undertale'a, dokończyć pacyfistę, wziąć się za Genocide. Ogółem brakowało mi nagrywania, ale dalej brakuje mi słów. I tak, chce mi się płakać. Może po prostu raz jeszcze dziękuję za tę podróż. I zobaczmy, mamy coś po kredytach. Aha. Tu jest. Dzięki. A teraz lećcie. Nie mogę uwierzyć, że Johnny tak po prostu zapisał dom Lily. Ha! A komu miałby go dać nam? Okropne miejsce na pochówek. Niech trochę osunie się ziemia, a skończył na dole, pływając z rybkami. Jednak stało się to trochę za wcześnie. Nie, nigdy nie jest za wcześnie. Fajny nowy dzwonek. Halo, tu Ewa. Jesteśmy w drodze. Nowy pacjent? Nowy pacjent. No to w drogę. Co jest? Neil? Epizod pierwszy. To the moon. Dobra, wracając, bo dalej momencik w głowie i w ogóle i emocje i wszystko naraz. To było piękne doświadczenie. I teraz się pewnie powtarzam, ale naprawdę dziękuję wam za to, że towarzyszyliście mi w tej podróży. Mam nadzieję, że bawiliście się nieźle i że przy kolejnych grach też tak będzie. I że czeka nas jeszcze sporo takich wzruszających historii, bo za to uwielbiam gry w tym stylu. Tutaj naprawdę nie trzeba wybitnej grafiki, wystarczy po prostu dobra historia, dobra muzyka i dobrze zbudowane postacie. Jak wspomniałam, ten tytuł poruszył kilka takich motywów w naprawdę fajny sposób, tak? Tę trudną miłość, chorobę, traumę z dzieciństwa. Nie ma kolorowej historii miłosnej, a jednak uczucie River i Johnny'ego jest przez to jakoś mocniejsze. Przetrwało te wszystkie zmiany. Jego umysł w ostatnich chwilach i tak ją wpasował w całą historię. No, dla mnie to jest coś niesamowitego, bo wszystko jest okej, póki ludzie się kochają, póki jest tak jak trzeba, ale kiedy pojawiają się problemy, wtedy bywa różnie, prawda? No nic, bo zaczynam bredzić od rzeczy. Kończymy w tym miejscu i do zobaczenia w następnych tytułach. Trzymajcie się!